Słuchajcie, dzisiaj to święto, jak widzicie, stąd nasze spotkanie na zebraniu, a nie na grupie, tak? Fajnie, że się udało większości z Was przyjść. No co, no my Wam po prostu dziękujemy, no tyle Wam możemy powiedzieć. Dziękujemy, bo bez Was by to koło nie istniało, słuchajcie. No my byśmy same tutaj nie zdziałały za wiele. To są między innymi rzeczy, które robiliśmy. Nie mamy tutaj jeszcze akcji jutrzejszej i akcji świątecznej, bo widzicie, że przed nami stoją paczki, które jutro dopiero elfy ze świętym Mikołajem zawiozą jutro i do DPS-u, i do SDS-u, i do WTZ-u, ale do tego dojdziemy. Natomiast to są akcje, które już robiliśmy. Po prostu no, fantastyczna sprawa. Naprawdę jesteśmy z Was po prostu dumne. A Wy też jesteście przykładem, tak jak Pani Gosia powiedziała, dla tych młodszych dzieci. Wy za chwilę stąd niestety odejdziecie. No chyba, że Was zatrzymamy. Ja mogę, z dwóch przedmiotów mogę to zrobić, spokojnie. Natomiast te dzieci będą kontynuowały Wasze dzieło, słuchajcie. Macie to w myśli, w głowie? Czujecie to? I następna sprawa. To, co się zaczyna jutro, czyli Mikołaj. Pierwsze jedziemy na warsztaty terapii zajęciowej. To są autentycznie ludzie, którzy tam są. Więc do nich jedziemy, panowie, przyglądać się. Jedziemy się śmiać z nimi i pobawić się z nimi. Zawozimy paczki, rozdajemy paczki i przenosimy się do drugiego miejsca, czyli przenosimy się wtedy na SDS, Środowiskowy Dom Samopomocy. I trzecia sprawa to jest dom, ostatni DPS, do tego DPS-u nie jedziemy. Ale pani, która pracuje w tym SDS-ie, ona bierze od nas paczki i najlepsze jest to, że tych paczek jest 61 i każda kartka jest inna. I to jest najpiękniejsze. To jest po prostu cudowne, słuchajcie. Nam się wydaje, że cóż to narysować taką kartkę, a dla nich to jest ogromna rzecz, że my im to przynosimy. Wolontariat jest fajny, pomaganie jest dobre i dobro zawsze wygrywa. Jeszcze raz, bo nie słyszałam. Wyciągamy. To jest ciężkie. Dobrze, teraz pytanie, kto tam... Dobry, tak? Dobrze, zapraszamy, proszę do mnie. Witamy, ho, 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 ho! Mam tu pomocników takich, co oni mają. Ja bym nie umiał wszystkiego. Tylko żeby się Mikołaj nie przepracował. Ho, 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 ho! Proszę, ty bardzo. Brawo! Marzenie Polka jest, żeby to Mikołaj pogłaskał po głowie. Super! Spełnione marzenie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za to, żeście do nas przyszli. Znaleźli tutaj to nasze miejsce. Mimo deszczu pewnie, który teraz mocno leje. No. Bardzo się cieszymy i zapraszamy. Zawsze wtedy, kiedy będziecie mieć okazję, żeby sprawić komuś przyjemne. Bardzo dziękuję, było
super, fantastycznie, Mikołaju. Fantastycznie. Szansą, ale... wielkie dzięki, brawo dla Mikołaja. Jak to wyszło? No, jak to? Iberum veto. Witamy serdecznie w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida na dzisiejszym wernisażu wystawy Plakat na zmianę, który to wernisaż odbywa się w ramach wydarzenia Sztuka do Rzeczy Design w Krakowie, który jest organizowany przez miasto Kraków. Bardzo się cieszymy, że kolejny rok z rzędu możemy też jako instytucja uczestniczyć w programie tego całego wydarzenia. Cieszymy się, że Państwo jesteście też dzisiaj z nami. Ja dziękuję bardzo artystom, którzy chcieli ze mną współpracować. Fantastycznie te zmiany zostały tutaj przedstawione i proszę zauważyć, że każdy z tych plakatów odpowiada innej energii, innej osobowości. One są bardzo wyróżniające się. One mają różne style. Każdy traktuje temat trochę inaczej. Mamy temat kobiecości, zmiany w kontakcie, zmiany w życiu. Mamy miłość do ziemi naszej, szacunku do naszej natury. Świetnie oswojone strachy i miłość. No i tutaj plakaty, które miały na celu pokazać właśnie, czego nam brakuje i możemy sobie to zabrać. Więc zapraszamy. Zapraszamy do częstowania się też do rozmów takich kuluarowych z autorkami na temat. Wielkie brawa, dziękuję.